Szczęść Boże w trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku, która teraz przypada w czasie ferii, bynajmniej w moim województwie. Ferie i w ogóle czas wolny oprócz odpoczynku dla ciała często przynoszą różne zmiany. Dlatego, że trzeba jakoś czas zagospodarować, to jesteśmy gotowi podjąć się remontu, przestawiania pewnych rzeczy, zmiany wizerunku, czy zwykłego uporządkowania różnych zaległych spraw. Dzisiejsze słowo podprowadza nas właśnie do inwentaryzacji naszej osobistej wiary. Należałoby ją uporządkować, żeby nie bazować na przekonaniach czy przyzwyczajeniach, które mogą prowadzić nas błędną drogą. Warto więc zastanowić się nad pewnymi kwestiami. Świętego Łukasza Ewangelistę zwykło się określać medykiem, lekarzem. To on z dokładnością i starannością zabrał się do tego porządkowania wiedzy na temat Jezusa i Jego czynów w taki sposób, żeby nie pominąć najmniejszego szczegółu. Wczytując się w dzisiejsze teksty, należałoby zbadać kondycję naszej wiary. Jaka ona aktualnie wygląda? W jaki sposób o niej mówimy? Jakie dajemy świadectwo? Jak jej bronimy i jak wykorzystujemy ją w swoim życiu. To jest bardzo istotne dla młodszych pokoleń, żeby miały przykład wykorzystania wiary w codziennym życiu. Zaczynamy od spotkania z Nehemiaszem. We wstępie do księgi Nehemiasza zapisano, że nie jest to jakiś człowiek z ulicy. Wraz z Ezdraszem, pisarzem, tworzyli tandem mający odbudować duchową kondycję Izraela. To właśnie głównym przesłaniem tej księgi jest, aby pokazać, od czego zacząć. Przyjrzyjmy się więc temu tekstowi. Kiedy już lud się ulokował, kiedy nastąpiła stabilizacja, przyszedł czas na zebranie, by zastanowić się nad prawem. Zobaczmy w tym tekście, jakim szacunkiem lud otaczał prawo, gdyż wyniesiono je wysoko, a lud postawił je w centrum, samemu stając wokół. Odnoszono się do prawa z szacunkiem. Ludzie słuchali odczytywanych tekstów w postawie stojącej. Nie było mowy o lekceważeniu go, o odrzucaniu, o pomijaniu przepisów. Ludzie usłyszeli: otrzymaliście prawo, które daje wolność. Radujcie się, nie płaczcie, bo prawo nie jest ciężarem. Panu szukajcie swojego szczęścia. A więc otrzymali konkretne wskazania. A trzymając się Bożego prawa, będą cieszyli się dobrym życiem. Święty Paweł nie ułatwia nam zadania w tym badaniu kondycji naszej wiary. Zwłaszcza gdy porównuje Kościół do ciała, kiedy mówi o członkach szlachetnych i mniej szlachetnych, kiedy mówi o ważności jednych i drugich. I w tym momencie burza myśli. Czy ja jako członek Kościoła nie wstydzę się tego, że nim jestem? Moja postawa wiary w tym momencie gra pierwsze skrzypce. I stajemy przed nie lada problemem. Obserwujemy, że religijność młodych pokoleń jest zaniedbana. Kiedyś było łatwiej? Nie sądzę. Bo pewnie też wiele rzeczy robiono z przymusu i bez przekonania. Raczej to dzisiaj wszystko zeszło na dalszy plan. Zobaczmy, że Nehemiasz mówi o szacunku do prawa Bożego i porównajmy to z czasem obecnym. Czy prawo Boże odgrywa jakąkolwiek rolę poza Kościołem, w takim życiu zawodowym czy rodzinnym? Czy podchodzi się do niego z szacunkiem czy z lekceważeniem? Chyba nie trzeba tego głośno mówić, że prawo Boże przestało nas interesować. Bo religijność nie prowadzi do tych samych celów, które wybiera człowiek z własnych potrzeb. W tym cielesnym opisie Kościoła u Pawła każdy ma swoje zadanie. Nikt mnie nie może zwolnić z wypełniania tego, co do mnie należy. A jeśli ja sam nie wypełnię moich zobowiązań, powstaje dziura, która się powiększa. Tym samym ciągłość przekazywania wiary jest zagrożona. Wracamy do świętego Łukasza, o którym mówiliśmy na początku, który będąc tylko towarzyszem, a nie świadkiem wszystkich wydarzeń, chce mieć wszystko poukładane. Tym, co odkryje, pragnie podzielić się z przyjacielem. Można powiedzieć, że swoim listem chce przybliżyć Jezusa człowiekowi, który o nim nigdy nie słyszał.
Dziś nazwiemy to ewangelizacja. Więc dzielenie się wiarą jest bardzo stare. Dzielimy się tym, co dobre i wartościowe. Bynajmniej kiedyś tak było. Łukasz, opisując scenę powrotu Jezusa do Nazaretu, zwraca uwagę na reakcję ludzi. Wieść o nim rozeszła się po okolicy. Byli ciekawi jego osoby, bo był od nich, odszedł, a dziś powrócił, a wraz z nim wiele informacji o jego działalności. Widzimy Jezusa siedzącego w synagodze, kiedy czyta fragment z Izajasza. Jego głos, akcent, pewność przekazu słuchaczom jest tak przekonująca, że rozumieją te słowa jako opis jego samego. Dziś te słowa się wydarzyły. Szczerze, chyba nigdy nie słyszałem takiego świadectwa człowieka o Jezusie, że już chciałbym wstać i iść go szukać. Nie słyszałem, by świadek tak mówił o relacji do niego, że stałoby się to dla mnie tak realne i namacalne, że już bym pragnął być blisko Jezusa. Bardziej pasjonujące są rozmowy o samochodach, o sprzęcie elektronicznym, o wycieczkach, o zakupach, ale nie o wierze. Bo często Bóg nie jest naszą pasją, a jedynie dodatkiem, który może, ale nie musi być w naszym życiu. I dlatego młodzież nie podąża tymi krokami, co my. Ludzie lat 70., 80., 90. zajęli się czymś innym, a za tym poszły ich dzieci. Święty Łukasz zakończył opowieść. Oczy wszystkich były w nim utkwione. Utkwione w Jezusie. I czas na naszą refleksję. Kiedy tak z głębi serca spojrzałem na Jezusa i powiedziałem mu: Jezu, udziel mi tego ducha, choćby kawałeczek. Daj mi odwagę do stawania przed swoimi i świadczenia o wierze. Daj mi zdolność dzielenia się wiarą. Zobaczmy, o co my prosimy w naszych modlitwach. To często jest wołanie o zdrowie, o spokój, o zgodę. A gdyby mieć tak ową cząstkę Ducha Pańskiego w sobie, która pozwala spojrzeć inaczej na to, co nas otacza, na wszystkie sprawy, czyż nie byłoby to korzystniejsze? Żyjemy w takim chaosie, że nie wszystko widzimy. I mamy przekonanie, że nic się nie układa. Niekiedy nie jest łatwo dostrzec, jakie postępy uczyniliśmy. Ale nie traćmy z oczu celu. Niech nasze oczy będą utkwione w Jezusa. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.